Ty się nie zmieniaj i spełniaj marzenia, bo nic do stracenia już nie masz, o nie, na skrzydłach. Cześć, z tej strony Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was vloga z Young Stars Festival 2016. W ogóle wciąż mam opaskę. Chyba muszę ją w końcu ściągnąć, bo to było już jakiś czas temu, ale jakoś tak się do niej przywiązałam, przyzwyczaiłam. Na pewno trafi do mojego słoika wspomnień. W każdym razie na Young Stars Festivalu 2016 było przede wszystkim dużo ludzi. To było niesamowite śpiewać przed tak ogromną publicznością, szczególnie wtedy, kiedy oni wszyscy znali teksty naszych piosenek, śpiewali razem z nami, razem ze mną. Ja zaśpiewałam po raz pierwszy piosenki z mojej płyty Szklany Sen na żywo razem z zespołem i naprawdę świetnie mi się grało, świetnie się bawiłam na scenie, byłam naprawdę bardzo szczęśliwa. Super energia, była super bada energia. Tak skakałam, tak że myślałam, że mi kietka spadnie, ale naprawdę było warto. A to najbardziej magiczna część całego koncertu. No ale właściwie zanim koncert się zaczął, to musieliśmy mieć próbę. Wszystko zaczęło się od prób. Właściwie już dzień wcześniej poszliśmy na Torwar i kiedy tam weszłam po raz pierwszy, to miałam tylko takie wow, jakie to jest duże. A kiedy pomyślałam, że następnego dnia cała ta sala będzie wypełniona ludźmi, to gały mi wyszły po prostu z czaszki. Dzień przed Young Stars Festivalem przećwiczyliśmy sobie piosenkę Spełnienie marzenia, którą zresztą wykonaliśmy podczas tego wydarzenia, co było bardzo fajne moim zdaniem. A w dzień Young Stars Festivalu z samego rana, bo chyba o 8:00, miałam próby już właśnie mojego koncertu, żeby wszystko było takie na pewno ugrane, na pewno, żeby wszystko się udało. Z chłopakami z zespołu. Tak swoją drogą pozdrawiam chłopaków, bo fajne, naprawdę fajne osoby, fajnie się z nimi grało. Pozdrawiam, buziak. Miałam przez chwilkę jeszcze czas, żeby poprawić swój make-up, zmienić ubranie i powiedz na meet and greet. Fajnie było Was wszystkich zobaczyć na tym meet and greecie, naprawdę fajnie było. Bardzo się cieszę, że jest takie coś jak meet and greet, to jest bardzo super opcja. Bardzo w ogóle lubię Was poznawać, fajnie było Was wyprzytulać, spotkać ponownie niektórych z Was, fajnie było. No, ale potem zobaczyłam, że ogólnie próby jeszcze trwają i akurat weszłam pod scenę i byli Bars and Melody. Poza tym dostałam nagrodę Debiut Roku, ale dostałam ją w bardzo zabawny sposób. Wręczyli mi ją moi kumple, którzy wcześniej nie wkręcili, pokłócili się ze mną specjalnie, żebym nie zaprosiła ich na Young Stars Festival, a oni przyszli. Karole, które grały w teledysku do Zapomnieć Chcę, przyszli, dali mi nagrodę, ja byłam taka szczęśliwa. Zobaczcie relację, jaką zrobili mi znajomi. Boże, to się nagrywa, prawda? Sylwia Lipka, ja Cię przepraszam, ale tak bardzo nie potrafię kamerować jeszcze takim obiektywem, że ja nie wiem, jak Ci ta relacja wyszła. Znaczy mi wyszła, Tobie to skomplikowane. Idę Cię nagrać, odbierasz nagrodę. Ty jeszcze nie wiesz, ale ja wiem, odbierzesz nagrodę. No, jesteś tak wspaniały, że odbierasz nagrodę, więc idziemy to nagrać. Jak się czujecie z tym, że Wy wiecie, że ona dostanie nagrodę, ona nie? Czy ona wie? Kompletnie nie masz o tym pojęcia, ale czekamy teraz właśnie. A Ty masz tam pod pazuchą? A to nie jest pod pazuchą, a Ty w ręku trzymasz. Nie wiem, jest ciemno. Także Lipka i capranki, caprankę. Dostaniesz. To ja może więcej nie będę mówił, tylko na scenę zapraszam niespodziankę. Chodźcie. Jest i niespodzianka. Lipka! Jak się z tym czujesz? Ona jest na tej stronie. No to wam wyszło, chłopaki, naprawdę. Która była przez zaskoczenie. Wiesz, powiem ci, że ja tu planowałem od 2 dni, już 2 dni temu byłem dla niej niemiły. No właśnie, ona wchodziła taka nazwa, wiesz, to jest koniec, kurde, przyjaźni, w ogóle nie ma opcji, żeby było, wiesz, coś więcej. Za kulisami bardzo dużo się działo, było bardzo dużo osób. Świetnie się bawiliśmy. Plug, plug! Jestem Anana. Anana. Inny. Poza tym była relacja całego koncertu w Radio Young Stars. Właściwie jak zawsze. Wszyscy dali świetne koncerty i bardzo się cieszę, że mogłam być częścią tego festiwalu. Bardzo cieszę, bo już we wrześniu, już pod koniec września rusza moja trasa koncertowa Szklany Sen Tour. Na moich koncertach zobaczymy się w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie. Bilety na te koncerty są dostępne w Empikach i na ebilet.pl, więc upewnijcie się, że na pewno pojawicie się na moim koncercie, bo nie mogę się doczekać, aż się z wami zobaczę. Macie więcej informacji też w opisie na dole, tak na wszelki wypadek, gdyby wam się zapomniało. Jeśli macie meet and greet, to już nie musicie kupować normalnego biletu na koncert, bo meet and greet ma w sobie już też bilet na koncert. W każdym razie mam nadzieję, że zobaczymy się na koncertach Szklany Centur. No i w następnym odcinku, więc do zobaczenia, kochani. Pa! Zapomnieć chcę.